Czarnoruś, welcome tu. W roku 2017. Bo trochę za głośno gra jest, podejrzewam. A nie, mogę spokojnie dawać escape'a, nie ma problemu. I tak nie widać, na jakim serwie gram. Przynajmniej póki co. Dobra, jak to wszystko wygląda? Zaraz zobaczę. Nie no, wygląda chyba całkiem okej. Wygląda całkiem okej, podejrzewam. Chyba nie ma co kombinować. Jedziemy z koksem. Witam was, moi drodzy, w Daisy 2017. Czyli modyfikacji do modyfikacji Daisy. Macie kto woli modyfikacji przesuwającej akcję gry o 5 lat do modyfikacji Daisy, która była modyfikacją Army 2, Operation Arrowhead. Jakoś mniej więcej, nie do końca tak, ale mniej więcej w tej kolejności. Widzę, że już niezły spam na streamie się zrobił, na czacie, no trudno. Tak. W sumie ostatecznie... Boże, gdzie jest zombie? Gdzie? Jak? Dlaczego? Słyszę, ale nie wiem gdzie, skąd. Że co? Że jak? Jak tu? Jakim cudem? O mój Boże, jakim cudem? Już mi wywalili, ja nic nie zrobiłem. Ja nic kompletnie nie zrobiłem, ale bieda. Czy ja mogę to jakoś... Ale lipa. Jaka lipa, straszna, straszna lipa. Dobra, i tak będziecie widzieć, gdzie będę grał, więc bez różnicy. To jest bez jakiejś większej różnicy z tego, co widzę, ale... Dlaczego? Jakim, za jakie grzechy? Co ja takiego zrobiłem? Ja się pytam. Przegrzeczny byłem, nikogo nie zabiłem, ani nigdzie brzydko nie wyzwałem. Jakieś, brakuje jakichś tekstur. Zły krak. No dobra, może tym razem nam się poszczęści. To jest chyba elektrozawodsk, podejrzewam. Z tego co ja pamiętam. Zaraz, muszę trochę grę jeszcze przyciszyć, bo jest za głośno ta muzyczka. Nie możesz rozegrać tak, bo... O, baniuszka mnie znalazł. Skubaniec jeden. Baniuszka. No dobra, to pewno będzie niezły albo stream hunting, albo niezła kooperacja. To zależy jak na to spojrzeć, ale widzę, że jest strasznie głośno, cholera jasna. Trochę przesadziłem z głośnością, przeczuwam. Tja, no nie dziwię się, jak to nie jest nic przyciszone. God damn it. Czemu to nie jest nic przyciszone? Oj, teraz będzie dobrze. Tu nic nie było przyciszone, to się nie dziwię, że było głośno. Jeszcze trochę głośniej. O, cudo. Wyłącz muzykę z gry. Niech będzie trochę tam. Jeszcze mogę podgłośnić spokojnie. O, dobra, jest miodzio. Miodzio, spożo, spoko, spoko. Dobra, nie wymyślam, bo przekombinuję zaraz. Wyłącz head bobbing. Chyba nie jest wyłączony. Nie, nie jest head bobbing wyłączony. Damy blood high. Audio tu ok. Co my tu mamy? Tu jest wszystko ok ustawione. Więc możemy dać cienie na najniższą rozdzielczość, bo i tak to dużo nie zmienia. Dobra, jedziemy. Czemu nagrywasz bez kamerki? A po co kamerka? Nie widzę sensu w tej grze kamerki dawać. Kompletnie. Zauważyłem, że te serwery DayZ 2017 działają o niebo lepiej od tych zwykłych DayZ, od zwykłych też Wastelanda. Pewno dlatego, że mało osób gra i nie ma takiego przeładowania, podejrzewam. Że jest to czymś na pewno... ma to jakoś z tym związek na pewno. 400 osób, ktoś pisze? O, to mnie cieszy. Szaleństwo, po prostu szaleństwo. Miło to wiedzieć. Więc radzę modom się postarać. Choć widzę, że przy częstotliwości pokazywania się komentarzy nie będzie to proste. To na pewno nie. Dobra.
Czy ktoś za nami biegnie? Nie, jest spokój. Czym się charakteryzuje Dizzy 2017? No podstawową rzeczą, podstawową różnicą jest to, że... Jezus, mikrofon... Boże, monitor mi się rusza. Zaraz. Czekajcie chwilę, bo się monitor rusza i się wtyczka od zasilania psuje. O, i nie mam obrazu. Po prostu miodzio. No, monitorze, zacznij działać. Boże, fejle na streamie. Uwielbiam to. Kocham, po prostu kocham. Ale dobra, mam już obraz. Jest już obraz, więc jest luzik. Minęło 5 lat, od, powiedzmy tak, wymyślili sobie twórcy tej modyfikacji do modyfikacji, że minęło 5 lat. Broni wojskowej praktycznie już nie uświadczymy. Przynajmniej praktycznie, Boże, przynajmniej w teorii, praktycznie nie wiem, jak to wychodzi w praktyce. Do tego mamy troszeczkę zmienione pojazdy. Mamy też większy nacisk na rozgrywkę między graczami. Jeszcze silniejszy, z tego co mi się wydaje, niż w normalnym Daisy. I to okazuje się, że chyba to nie jest elektrozawodsk. Nie. To jest po prostu port i jest tam pierwszy zombie crash. Jak my to ogarniemy? Benny Hill? Dobra, Benny Hill. Sprawdziłem po prostu, czy coś jest, bo tutaj tak zbyt wiele powierzchni nie ma do sprawdzenia. A no już widać, coś się znajdzie, to wtedy wyminiemy te zombiaki i postaramy się jakoś zdobyć ten loot tutaj. Wow, tędy się nie przedostaniemy. No to nieciekawie. To tędy spróbujmy. Czy tutaj coś jest? Jest siekiera. To już coś. Dobra, szybko się wyposażmy w siekierę. Przeładujmy ją szybciutko. Tak, przeładowanie siekiery to jest podstawowa rzecz w Daisy. Dobra, działa. To mamy siekierę, ej. To już jest jakiś dobry początek. Mamy też zbiorniki na paliwo i mamy złom, na które zbyt wiele nam się nie przydadzą, te części. Dobra, ruchy, ruchy, ruchy. Tam jeszcze było drugie wejście z tego, co widziałem. Ale tu nic raczej szczególnego nie ma. Czy tam coś jest? Przybiegnijmy się tą stroną. Jaka broń? To jest magiczna siekiera. Tak, to jest magiczna siekiera. Są lagi. Ale czy wszyscy mają lagi, czy tylko pojedyncze osoby mają lagi? Wydaje mi się, że tylko pojedyncze, bo raczej gra działa mi dobrze. Podejrzewam, że stream też powinien w miarę dobrze działać. O, cześć zombiaczku. Miło cię widzieć. Że ciebie nie zabrakło w tej grze. Już obawiałem się, że zombiaków zabraknie, tu jednak proszę bardzo. Jednak nie zabraknie. Dobra, czyli to jest wina raczej poszczególnych osób. Tu ja nic zbytnio nie działam. No biegnij, 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 biegnij. Zombiaki są jakieś? Dorwały sobie mnie z tego, co widzę. Co mi raczej szczególnie nie przeszkadza. Na razie gram sam. Nie przewiduję raczej żadnych gości w tym momencie. Sam złom. Raczej żadnych gości nie przewiduję w tym momencie. Chcę sobie najpierw sam ogarnąć te Daisy 2017. W ogóle dawno w samo Daisy nie grałem, więc to jest w ogóle niezła radocha dla mnie, że mogę w Daisy sobie spokojnie pograć. Ja stamtąd przyszedłem, więc tam... Wow! Czy ja tu widziałem zombie? Tak, widziałem, które zapadło się pod ziemię. Ciekawe. Ciekawe. Dobra, biegniemy dalej. Zombie jakiś nas goni? No i jeden fanboy się znajdzie. Moskici fanboy, o Jezus. Wow, strzelają! Kurwa, strzelają! Chuje strzelają. To mi się nie podoba. To mi się bardzo nie podoba. Bo jakiś zombiak mnie znalazł pewno. No gin! Gin zombiaku, gin! Czy jeszcze jest tu ktoś? Chyba tam... Kurde, nie jestem pewien. Nie jestem pewien i wolę na razie nie sprawdzać. Wolę się poukrywać. Ciekawe, czy to był jakiś mój fan, czy po prostu jakiś fan, jakiś widz, który pragnął na mnie zapolować. Biegnie jakiś skubaniec, biegnie.
Jezus Maryja. Fan, aha. Dobra, no to cześć. Jak się gadało? Altem nie, shiftem nie, caps lockiem? Halo? Nie, to nie to. Halo? Tylko trochę zębiaków się nazbierało, nie? Taktyczkę. Taktyczkę się zebrało. Słyszysz mnie może, jak mówię teraz? Nie jestem pewien, czy ja dobry kanał wybrałem. Chyba Direct Communication to zapewnia rozmowę w pobliżu, ale chyba wydaje mi się, że jednak raczej nie. A, gonią mnie. Gonią mnie, goddammit. A w sumie tylko jeden, dwóch. No to powinienem sobie chyba poradzić z jednym. No chodź tu, chodź tu, chodź tu, kuźwa. Dobra, z jednym sobie poradziłem, ale krwawie! Kurwa, jego macie. Nie no, więcej ich jest. No to coś szczerze, to będzie raczej krótka rozgrywka. Boże, fanie, Borku, masz może bandaż? Czy masz może bandaż? Bo inaczej to się zaraz wykrwawi na śmierć i będzie tyle z mojej rozgrywki, przynajmniej tą postacią. Chodź tu. Chodź tu, czyli do krzaka. Kurwa, mało tu krzaków jest? O. Dzięki, ziom. Dzięki, dzięki. No ale trzeba przyznać, że postacie wyglądają całkiem pro. Tutaj, naprawdę. Widać, że to już jednak są wytrwalcy. Osoby, które raczej jednego zombie jakoś zabiły. Przez tą apokalipsę zombie. Tak przynajmniej podejrzewam. Ciekawe, co teraz możemy porobić? To jest dobre pytanie. Gdzie tu można pójść? Gdzieś tu powinien być jakiś supermarket czy coś? To jest dobre pytanie. Gdzieś tu jest może... Tam coś jest. Tam jest chyba szkoła, czy co? Warto się przebiegnąć tam, przebiec. To mógłby nie być zły pomysł. Czy mam te F2? Mam, jak każdy, Boże, ale nie będę w to grał już. Cię nie przepada z tą grą w sumie, tak ostatecznie. Nie za bardzo, że widzę to jednak na Hama. A tam jest też market, o. Tylko, że trochę gramit nie, teraz. Tak troszeczkę. Jezus Maryja, co to było? Zombie, kurwa. The Felas. No wchodź, wchodź do tego budynku. Oh dude, I'm friendly. I won't do anything. Hi. Oj, oj. Są tu wrogie postacie. Friendly. Okej, zombie padło, a my żyjemy. Okej, czyli są też inni gracze, jak widać. Są też inni gracze. Czy coś tu znajdziemy? Pewnie jak tu gości był, to już wszystko przetrzebił, czy coś jest. Co mi się już średnio podoba. Ech. No dobra. Można i tak. Jest manierka. Nie wiem, manierkę my mamy normalnie? Mamy manierkę. O, ona jest pusta, to może na pewno nie będziemy mieli jakby co. Dwie manierki zawsze. Zawsze to coś. Ale widzę, że chyba wszystko gościu zebrał, podejrzewam. Znaczy nic tu nie znajdziemy. Chociaż jakaś amunicja tu jest, można zabrać. Chociaż pewno nas by... Boże, gdzie moja myszka? Myszka mi się zagubiła. Ej. Myszki nie mam! Jaka bieda.
A co ja zrobiłem? Dobra, jest. Zawsze jakaś tam amunicja. Ktoś gdzieś strzelił, czy to na pewno nasz Borek, zakładam. Że to Borek strzelił do kogoś. Idź do sklepu. No właśnie tak myślę, że chyba nie byłoby pomysł, żeby pójść do sklepu, bo tu raczej nic nie znajdziemy już. Więc idziemy do sklepu, tylko gdzie ten sklep był? On gdzieś w pobliżu był, z tego co pamiętam. Mogę się mylić, ale on gdzieś w pobliżu chyba był. Tam! O właśnie, tam. Jednak dobrze pamiętałem. Nie pamiętam jakie to miasto, chyba Elektrozawodz, ale... Boże, ile zombie. Mój ty Boże. Jaki gnój, zabił go. Jaki gnój. Gnój do potęgi jętej, bym powiedział. Jezus Maria! What the fuck? No nie, no zabili mnie, no! Zabili mnie, skubańce! Noż kur! Aaaa! Noż cholera jasna! Pobawić się nawet nie dadzą, no spokojnie. Ja tego jeszcze nie mam myszki, kurde, co jest z tą myszką głupią? Czemu ona zniknęła? Ja się tak nie bawię. Ta myszka mi nie działa. Kto wie, czemu mi